Najwięcej naszych wyrobów, a szczególnie trwałych, sprzedajemy na rynkach tych, gdzie te warunki hodowlane są bardzo trudne. No i plus populacja społeczeństwa jest bardzo wysoka. Dotyczy to rynków azjatyckich, dotyczy rynków afrykańskich, chociaż bardzo bliski jest nam też rynek europejski i tutaj należy oddać pokłon naszym Polakom, którzy są za granicami, że na tamtym rynku wymuszają obecność produktów polskich. To przenosimy się na te rynki, o których Pan wspomniał, gdzie niewątpliwie konsumentów nie brakuje, czyli Azja, czyli Japonia, Chiny, Południowa Korea. Pewnie te 39 lat temu nie myślał Pan o tym, że będzie kwestia tego, jak znajdywać się na tych rynkach, że to się stanie Pana udziałem. Co jest kluczem do budowania relacji z odbiorcami na rynkach tak różnych kulturowo, a jednocześnie tak atrakcyjnych? To znaczy te kraje odległe i tutaj wspomniane azjatyckie o tych trudnych warunkach klimatycznych, oni bardziej doceniają walory mleka i produktów mleczarskich. Wychodzą z założenia, że na podstawie różnych badań i obserwacji, bo Japończycy w pewnym okresie nie szanowali ani mleka, ani masła, ale po wojnie po prostu rozpoczęli duży import z Nowej Zelandii, z Australii. No i w swoich tam analizach po 30 latach doszli do wniosku, że zdecydowanie poprawia się kościec człowieka, powoduje podwyższenie, zwiększa się wzrost mieszkańców. Także z kraju, który uczył się konsumpcji tego mleka, są w tej chwili jednym z liderów. Na dzień dzisiejszy Chiny, otwierający się rynek, ale to też ten import produktów mleczarskich jest ukierunkowany przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, bo też zapoznają się z tymi badaniami Japończyków i wierzą w nie i w związku z tym systematycznie wzrasta konsumpcja mleka w postaci wszystkich wyrobów. Jeszcze w roku 2018 było to 30 litrów na statystyczną głowę, dzisiaj jest to już prawie 40 litrów, czyli dynamikę obserwujemy. Na pewno potrzebna jest edukacja, szczególnie młodzieży, młodego pokolenia, przekonywanie do walorów tego mleka, bo ja nazywam, że jest to napój bogów, ponieważ wszyscy zaczynamy swoje życie ziemskie od tego mleka, trochę w innej postaci, mleka kobiecego, ale mleko od wszystkich ssaków ma jedną cechę charakterystyczną, że posiada te same składniki, tylko w różnych ilościach. I w związku z tym mamy doskonały produkt, który pozwolił nam na rozwój, osiągnięcie tych gabarytów, którymi dzisiaj po prostu, w jakich jesteśmy. Panie prezesie, ale to Pan mówi o tym, że na tamtych rynkach szansą dla Mlekpolu i innych polskich producentów jest wzrost świadomości. Natomiast jak w takim razie zapewnić Mlekpolowi obecność na tych rynkach, bo rozumiem, że jeżeli jest taka potrzeba, to tam wchodzą też producenci z innych krajów, a my chcielibyśmy mieć też, no właśnie, rynek ogromny, ale konkurencja też ogromna, zwłaszcza w Chinach. Więc jaki jest ten klucz, żeby wykroić ten swój kawałek mlecznego tortu? Polskie przedsiębiorstwa mleczarskie, niezależnie od skali, z którymi mamy do czynienia, to napotykają na ogromną konkurencję, ponieważ my nie jesteśmy aż tak dużymi przedsiębiorstwami, żeby konkurować po prostu z takimi firmami, które mają obrót ponad 20 miliardów euro, kiedy największe polskie przedsiębiorstwo ma obrót miliarda euro. Widać, że wtedy i te koszty przetworzenia są po prostu różne, a to się przekłada na to konkurencyjność na rynku, bo jeżeli są koszty mniejsze wytworzenia, łatwiej tego klienta przekonać. Natomiast nasze produkty są pod względem jakościowym oceniane bardzo wysoko i to też powoduje, no plus jeszcze u nas ta produkcja jest, można by powiedzieć, że prawie ekologiczna, ponieważ te poziomy stosowanych środków
ochrony roślin, nawozów są stosunkowo mniejsze do tych krajów bardzo rozwiniętych. Czyli jakość jest kluczem. Decyduje. Bardzo często, że się dogadujemy. Panie prezesie, ja chciałem jeszcze kontynuować ten wątek, który pan tutaj rozpoczął, trochę tych barier eksportowych. Tak faktycznie, też podając faktycznie, gdzie my dziś jesteśmy z tą wielkością przetwórstwa mlecznego, bo widzimy, że mamy około 150 zakładów w tym momencie, 150 mleczarni. No i faktycznie 3-4 największe firmy, rząd wielkości obrotu pan podał, bo to jest ten miliard euro z hakiem, w zależności jak to euro się ustosuje, jaki mamy kurs euro do złotówki. A faktycznie 3 największe firmy, no to powiedzmy 30% udziału rynku. Ja myślę, że więcej, że ponad 40%. No tam w zależności jak tam kto liczy, 30 do 40 widzimy. Ale ma pan rację, cały czas to są, tak jak pan powiedział. Jak prezes liczy, to prezes tak, ja tutaj nie ten, ja mam dokładnie to samo sobie przygotowałem. Ale jak porównamy faktycznie z tymi firmami z Nowej Zelandii, czy wspomnianą wcześniej Holandią, no to widzimy, że to jest kompletnie inna skala biznesu. No i teraz pytanie faktycznie takie wprost, czy to, że my nie jesteśmy jeszcze skonsolidowani, to nie jest taka główna bariera wejścia na te rynki, które oczekują pewnego rodzaju dużego jednak wolumenu. I tu pan wspomniał Chiny. Wiemy o tym, bo też słyszymy z innych branż, że ten wolumen produkcji jest pewnego rodzaju barierą, żeby wejść w ten rynek szerzej, bo tak jak pan powiedział, jakościowo to wszystko absolutnie się tutaj tym odbiorcom spina. Też jesteśmy postrzegani jako rynek europejski. Brakuje jeszcze takiego jednego kroku. Czy to nie jest ta koncentracja? To znaczy przemiany w branży mleczarskiej zaszły bardzo dużo, bo było tych przedsiębiorstw ponad 350, w związku z tym, jak to się zmniejszyło nawet o połowę, ale w tych 150 to jest część przedsiębiorstw, które tylko skupuje mleko, nie przetwarza, bo tych, którzy przetwarzają, to jest około 90. I te przemiany no, odbywały się z dużymi kłopotami, ponieważ no, taka zawsze świadomość władz administracyjnych, no to jak to, no w mieście mieliśmy spółdzielnię, a za chwilę nie będziemy mieli. Myśmy sami się spotykali z takimi zarzutami. Często administracja nie sprzyjała tej transformacji, tylko jeszcze utrudniała, pobudzając niektóre osoby. Natomiast od konsolidacji nie ma odwrotu. Nie ma odwrotu. To, co pracuje, dzisiaj kreujemy small business, że małe przedsiębiorstwa, ale jak one będą pracowały dobrze, zawsze muszą się rozwinąć. To jest taka rzecz naturalna. Natomiast duże przedsiębiorstwa no to zapewniają bardzo zdecydowany rozwój regionu. My jako spółdzielnia dla przykładu no, zatrudniamy 2800 pracowników w całej Polsce. Ale nie. Oprócz tego skupiamy 9 tysięcy producentów mleka, też w całej Polsce. Natomiast nie posiadamy własnego transportu związanego ze zwózką mleka, z logistyką dystrybucyjną. I w to miejsce powstają małe przedsiębiorstwa, które nam świadczą te usługi. Powstają małe przedsiębiorstwa, które zajmują się przetwórstwem tektury, opakowań takich i innych. Także obok tej firmy całe otoczenie, no, całe środowisko na tym korzysta. Nie zawsze zdając sobie z tego po prostu sprawę. I konsolidacja powinna następować. Ja nie raz, nie dwa już mówiłem mojemu koledze Darkowi Sapińskiemu, że te dwie firmy powinny się połączyć. To wtedy by były naprawdę potężnym graczem na rynku europejskim i światowym. I co odpowiada? No, że nie ta pora. Ale panie prezesie, myślę, że tutaj tych podpowiedzi do panów chyba z wielu źródeł tych podpowiedzi dużo trafia. Tutaj jest problem zawsze we właścicielach, nie? Bo to przekonanie wszystkich naszych członków spółdzielni jest stosunkowo kłopotliwe przy takiej skali. Każdy jest stosunkowo też podejrzliwy, a co oni kombinują i tak dalej. Natomiast czas pokazał, że myśmy nic nie kombinowali, tylko każdy budował tę firmę, w której zarządza, po to, żeby ona po prostu nie przegrała tych przemian ustrojowych tego czasu. Ale panie prezesie, ja tylko dokończę wątek, bo faktycznie pracując z tymi klientami, my jesteśmy w końcu bankiem, też się ogniskują dobrze różne rzeczy. Tak. Więc faktycznie z wielu krajów, czy to byli Holendrzy, czy to byli Niemcy, czy Francuzi, no to jak patrząc
na to, żebyście się połączyli i że to może namieszać na rynku, no to było ich dużo, panie prezesie, więc mimo wszystko... Michał naciska na jakąś wyraźną deklarację. Ja mam jedno pytanie o to, ale to za chwilę, w kontekście tej konsolidacji, panie prezesie, ale to tak pozwoliłem sobie taki komentarz na zasadzie tych, jak to się mówi, insightów z rynku, że konkurencja jakby w tym upatruje, czułaby czynnik ryzyka, tak to ujmę ładnie bankowo, gdybyście się połączyli dla siebie. Więc trzymamy kciuki za przyszłość państwa obydwóch tutaj spółdzielni. Mleczarstwo polskie to nie jest tylko sama spółdzielczość. Mamy na rynku też podmioty zewnętrzne, czyli firmy po prostu zachodnie. I jeżeli my swojego potencjału nie wykorzystamy, to ktoś nam pomoże. A wydaje mi się, że no, zrobiliśmy bardzo dużo w tym okresie tych przemian ustrojowych, gospodarczych i politycznych. I szkoda by było, żeby po prostu trzecia osoba nas godziła. Ale ja bym powiedział, że wyjął pan te słowa mi z ust, bo dokładnie to samo słyszałem, że każdy mówił o tej dekadzie, że to się nie spodziewali, że państwo tak daleko się rozwiniecie. A drugie no mówią, to jak się teraz połączą, to namieszają nam. Ale kontynuujmy, panie redaktorze. Tak, ja chciałem powiedzieć, że jeżeli decyzja jest właściwa, to i właściwy czas na nią przyjdzie. Natomiast zmieniamy trochę temat. Mówił pan prezes o napoju bogów. Tymczasem rośnie rynek roślinnych zamienników nabiału. 38% Polaków wybiera napoje roślinne. 31% wprowadza do jadłospisu roślinne alternatywy sera na przykład. A szacuje się, że rynek produktów roślinnych w Polsce jest wart 600 milionów złotych. Znaczna jego część to są alternatywy nabiału. Czy pozycja mleka, napoju bogów i jego przetworów jest zagrożona? Jak państwo się z tą perspektywą mierzą? Czy też jest takie przekonanie, że nabiał zawsze będzie częścią większą lub mniejszą jadłospisu Polaków? Produkty mleczarskie i mleko w jadłospisie Polaków odgrywa bardzo istotną rolę. Jest to około 40% zapotrzebowania na różne po prostu składniki każdego żyjącego mieszkańca. Czy to dotyczy białek, czy to tłuszczy i innych po prostu mikroskładników i tak dalej. To ten o witaminach, o enzymach, o laktozie, bo ona też jest potrzebna. Ja aż tak optymizmu nie mam co do tych produktów roślinnych z tego tytułu, że natomiast dobrze, że one są na rynku. Konsument ma możliwość wyboru i ocenia, co mu smakuje. Co mu smakuje. Można ocenić ser naturalny i analog. Można ocenić mleko naturalne i mleko owsiane. Przy mleku naturalnym ja nie widziałem grymasów twarzy u nikogo, a przy mleku owsianym, jak konsumowali, widziałem grymasy. Czy nie ma jakichś specjalnych przygotowań? Liczy pan na naturalne potrzeby i organizmów wyrażenie ludzkich. Przez konsumentów? Organizmów ludzkich. Ja chciałem o tą inną też taką kategorię mocno rosnącą dopytać, czyli o i też związaną z Europejskim Zielonym Ładem, czyli o żywność ekologiczną, bio, jakkolwiek ją sobie nazwiemy. No i tu widzimy, że do 2030 uprawy ekologiczne powinny stanowić 1/4 udziału w gruntach. Tymczasem w Polsce szacowane jest około 3,5% w tym momencie. A w produkcji mleka, na tyle co tutaj pozwalają nam szacunki mieć na ten temat informacje, to około 1%, jeśli chodzi o produkcję mleka. I z czego wynika tak, chcąc produkować te produkty taki bio z pełną gamą certyfikatów, trzeba to bardzo często ten surowiec importować. Wiemy, że ten rynek też szybko rośnie, bo on rośnie tam 10 do 15% w zależności, kto liczy te produkty spożywcze, tudzież również specjalistyczne już mleczarskie bio, czyli to rynek się podwaja co mniej więcej 7-8 lat. No i pytanie, panie prezesie, jak sobie z tym poradzić? No jak tą też niszę, na swój sposób jeszcze niszę wykorzystać z punktu widzenia biznesowego? Bo na tym produktach bio widzimy też, że przedsiębiorcy generują lepszą rentowność. To znaczy też w tym przypadku potrzebna jest polityka rządu, a szczególnie ministra rolnictwa. Z tego tytułu, że dostosowanie gospodarstwa do produkcji bio zajmuje 2 lata.
W związku z tym w tym okresie ten producent zmniejsza zdecydowanie swoją produkcję. I te wyrównanie kosztów ktoś powinien po prostu mu pomóc pokryć. Jeżeli chcemy na rynku mieć te parametry takiego mleka i te ilości, no to też mogę też jeszcze powiedzieć, że przedsiębiorstwo przetwarzające nie jest w stanie dopłacić 50% ceny dla tego, który produkuje produkty bio, mleczarskie produkty bio, bo jest to też i takie społecznie trochę zły wydźwięk. Jeszcze tego mleka przez rok nie przetwarzamy, tylko inwestujemy w kogoś. A sąsiad mówi, a ja to co? A ja to co? Oczekuję też tej wyższej ceny. I tu potrzebna by była po prostu polityka rządu, Ministerstwa Rolnictwa w zakresie rozwoju tej grupy producentów, żeby ich wspierać. No, musi być to uwarunkowane, że po tych dwóch latach on te certyfikaty oczywiście osiągnie, bo mogą być też różne zdarzenia, różne przypadki i tak dalej. Ale ten kierunek jak najbardziej, ale to też to się wiąże po prostu z całą to strukturą, z całą hodowlą, z całym wyżywieniem, nawożeniem, zabezpieczeniem pasz i tak dalej. Natomiast najlepszym by było rozwiązaniem, gdyby jeszcze można było po prostu te produkty zbadać, już gotowe produkty, nie na bazie certyfikatu gospodarstwa, czy ten produkt spełnia te warunki określone jako bio. To jeszcze o ekologii, ale z jeszcze innej strony, to chodzi teraz o opakowania. Coraz więcej jest konsumentów, którzy kierują się w swoich wyborach nie tylko jakością produktu, ale także nawet nie wyglądem opakowania, czy jego poręcznością, wygodą, ale też myśleniem o tym, co z tym opakowaniem może się stać później i co się dzieje później. Tutaj mamy też takie dane, że w 2010 roku opakowań przyjaznych środowisku było 10%, w 2020 i to już 1/4 opakowań. To jest trend czy konieczność i co Państwo na to, na takie wyzwanie? Myślę, że i trend, i konieczność po prostu. Wszystkie opakowania, które zużywamy, no, mające styczność z powierzchnią produktu, jest gwarancja, że nie wchodzę w reakcję z produktem. W związku z tym nie ma tutaj emisji jakichś dodatkowych po prostu środków do tego produktu. Nie odejdziemy od tych opakowań jednostkowych, bo wszystkich do tego już przyzwyczailiśmy. Wręcz odwrotnie, ponieważ tam w naszej społeczności jest co nieco tych singli, no to w związku z tym oczekuję jeszcze mniejszej gramatury. Człowiek musi się do tego wszystkiego dostosowywać. Także poprawa jakości opakowań, ale to też powinien być jakiś tam program, który po prostu pozwala bez wielkiej rewolucji to wszystko zrobić, bo to za chwilę przekłada się na cenę produktu. I na dzisiaj mamy duże problemy jako firma z opakowaniami tekturowymi, tymi zewnętrznymi, do opakowań jako opakowanie zbiorcze. Ceny szaleją, nikt nie chce podpisać kontraktu rocznego, nie mówię o kilkuletnich, tylko na partię, dostawę i tak dalej. Najlepszym przykładem to są na dzień dzisiejszy palety, te drewniane, euro, symbolem euro. W roku ubiegłym kosztowały 25 zł, dzisiaj kosztuje 130 zł. A z tego, co ja wiem, to lasów nam nie ubyło.